W związku z tym jestem bardzo zadowolony. A jak oceniasz tą swoją formę? Forma, nie forma. No dobre skakanie póki co. Na formę jeszcze troszkę trzeba poczekać, bo no, trzeba powtarzalnie skakać. Jeden bardzo dobry, drugi troszkę gorszy. Trzeba to wypracować i wtedy będzie fajnie. Czego brakuje do tej stabilizacji? Więcej treningów, opracowanie? Przepracowanie lata. I będzie okej. Okay. Planujesz jeszcze występ Mistrzostwa Polski? Oczywiście. Jeśli tylko się odbędą miasta. Jak mobilizacja na ten występ? Jest jakaś taka? No mobilizacja jest, ale... Celu jakiegoś konkretnego sobie nie zakładam. Nie, jeśli będą dobre skoki, będzie wszystko. A powiedziałeś o przygotowaniach do lata. Czy tego lata, co będzie teraz, będziesz coś zmieniał w przygotowaniach w porównaniu z wcześniejszym latem? Czy wcześniejszego lata nie trenowałem. Więc, nie trenowałeś. Więc chodzi o to, żeby po prostu zrobić to, co odbudować mięsień, dynamikę, wytrzymałość. To od kiedy dopiero zacząłeś trenować? No właśnie, konkretne treningi kiedy? W wrześniu, koniec września. Aha, czyli z takim poślizgiem wszedłeś w ogóle w ten cały etap treningowy, tak, i w sezon, nie? Tak. To życzymy Ci powodzenia i trzymaj się obranej drogi. Dziękuję bardzo.